Beskid niski. Z pozoru mało atrakcyjne, rozległe obniżenie łańcucha Karpat pomiędzy Krynicą a Komańczą, a ściślej rzecz biorąc to Cisną, bo graniczne, niewysokie, przepięknie regularne i łagodne kopuły pomiędzy Komańczą a Cisną właśnie, to geograficznie wciąż Beskid niski. Mimo że i mieszkańcy, i przybysze są przekonani, że znajdują się niemal w centrum Bieszczad. Wyobraź sobie, że jeszcze przed 80 laty wszystkie te doliny górskie, położone na wysokości od 400 do 700 metrów nad poziomem morza w liczbie ponad 100, były gęsto zasiedlone. Sąsiednie wioski znajdowały się dość blisko siebie, a mieszkańcy używali dróg biegnących wzdłuż górskich potoków, a czasem i po wododziałach, wierchami do komunikacji. Głównie konno i pieszo. Z reguły na południu, w terenach wyżej położonych, przy granicy ze Słowacją, znajdowały się wioski łemkowskie, a bardziej na północ miasteczka z ludnością polską, żydowską i łemkowską. Dzisiaj tamtych mieszkańców prawie tutaj nie ma, co z kulturowego i cywilizacyjnego punktu widzenia jest wielką stratą dla całej Polski. Pozostało niezwykłe dziedzictwo kulturowe oraz bogata sieć dróg. I ponownie rozgościła się tutaj przyroda, reprezentowana przez wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej i karpackiej fauny oraz wyjątkowe bukowo-jodłowe lasy w Puszczy Karpackiej. Jeżeli poszukujecie rowerowania wychowawczego, które ma odtwarzać więź rodzinną lub integrować zespoły pracownicze albo dzieci i młodzież szkolną, nie ma lepszego miejsca na ziemi niż Beskid Niski. I nie ma lepszej oferty niż nasza mobilna wypożyczalnia rowerów, działająca na terenie tak zwanego zagłębia ambitnej turystyki. Polecam film Beskid Niski na ratunek cywilizacji 2021 oraz cykl filmów o poszczególnych gminach zagłębia pod tym samym tytułem. Czy potrafisz odnaleźć więź i sens na naszych wyprawach rowerowych? Albo po prostu trenować, czy dobrze się bawić. Koniecznie sprawdź to sam. Przygoda, która nie tylko pozostawi wspaniałe wspomnienia i pamiątki, ale może przynieść Ci wymierne korzyści, czeka na rowerach w Beskidzie Niskim, zagłębiu ambitnej turystyki.